odcinku dzisiaj zrobimy grochówkę. Wojskową grochówkę. Taką prawdziwą na wędzonkach, na żeberkach wędzonych. Zobaczcie, mam tutaj takie piękne wędzone żeberko. Do tego zrobimy wkładkę z kiełbasy. O, taką prawdziwą polską kiełbasę. Dodamy również ziemniaków. Taka grochówka jest naprawdę bardzo sycąca, bardzo pożywna, szczególnie jak jest zimno, ale i też również smakuje fajnie latem w plenerze. No ja w wojsku nie byłem, ponoć generałów nie biorą, no ale cóż, miałem okazję nieraz jeść taką właśnie grochówkę i pamiętam ten smak, który dzisiaj spróbuję właśnie odtworzyć. Do zimnej wody włożę żeberka i najpierw troszeczkę pokroję. Cudownie pachną. Wkładam teraz do zimnej wody. Odetnę skórkę z boczku. Zupa musi być treściwa, również wrzucę, będzie pachniało takim wędzonym, smakowitym aromatem. Wstawiamy teraz żeberka na małym ogniu powolutku. Przysmażę połowę cebuli na ogniu. I położę tutaj, żeby się ładnie przypaliła. Przygotuję włoszczyznę. Por włożę do naszych żeberek. Mam już wcześniej obrane dwie marchewki i jedną pietruszkę, którą też przekroję wzdłuż, o, na pół i również dodam do naszej zupy. Czym więcej warzyw, tym zupa będzie naprawdę bardziej aromatyczna. Zapaliło się. Zobaczcie, cebulka się już nam przysmażyła, więc wkładam ją do naszego wywaru. Przygotuję boczek, który pokroję w drobną kostkę i zesmażę właśnie na patelni. Myślę, że teraz mogę już dodać groch, który moczyłem przez całą noc w wodzie, żeby się po prostu szybciej ugotował. Groch wlewamy razem z wodą. To jest około 2,5 szklanki. Zupa musi być dość gęsta i treściwa. W oczekiwaniu, kiedy nam się zupa ugotuje, ja przysmażę boczek. Boczek będę smażył, aż się zarumieni, taki będzie na pół chrupki. Mam troszeczkę czasu, to przygotuję kiełbasę. To ma być wkładka, więc będą większe kawałki. O. Dwa liście laurowe, no może trzy. O. Dodam troszeczkę pieprzu. Już teraz na początku, żeby pieprz puścił, później będzie mi łatwiej, jakby to powiedzieć, spróbować ten smak. I troszeczkę soli. Ale nie za dużo, ponieważ mamy wędzone żeberka, a one są dość słone, więc jak już zupa będzie gotowa, ja przyprawię ją wtedy do smaku. A teraz wyrzucę jeszcze kiełbaskę, najpierw ją tak troszeczkę pokroję. O, leciutko. Boczek i kiełbaski przesypię teraz do miseczki, ponieważ będę dawał to pod koniec. A na tym tłuszczyku usmażę teraz cebulkę. Wywar nam się ugotuje już około 40 minut. Wyjmę wędzone żeberka, część warzyw. W to miejsce wsypię obrane i pokrojone ziemniaki i będę gotował jeszcze około 20 minut. Zobaczcie, piękne, jak to pachnie. Wleję razem z wodą ziemniaki. Zrobię zasmażkę z cebuli i z łyżki mąki. Cebulka jest już zrumieniona, więc dodam troszkę mąki. Trzy takie małe łyżeczki w zupełności wystarczy.
i dokładnie mieszane. Wrzucę nasze najlepsze rzeczy, a mianowicie wkładkę i smażony wcześniej w kosteczkę pokrojony boczek. Tak będę gotował jeszcze około 15, może 20 minut. Zobaczymy, jak szybko ziemniaki się ugotują. Moi drodzy, grzechówka jest już prawie gotowa, jest bardzo gęsta, pachnie niesamowicie. I teraz jeszcze na koniec, dosłownie 5 minut przed wyłączeniem, dodam 2 łyżki majeranku. Wierzcie mi, wędzone żeberka, boczek, kiełbasa, groch, teraz majeranek, jest aromat nieziemski. Grzechówka jest gotowa, więc wyłączam i podaję. Prawdziwa wojskowa grochówa, ale pachnie, jest gęsta, aromatyczna. Teraz jeszcze wkładka. O, dorzucę kiełbaskę i jedno takie żeberko. Po prostu rewelacja. Naprawdę, zróbcie sobie taką w domu, naprawdę warto. A ja z wami się już żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!